Na ścianie budynku małej hali Mosiru powstał mural przedstawiający skrzydła w ramach akcji DKMS-u zachęcającej do oddawania szpiku kostnego. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 1,5 miliona potencjalnych dawców szpiku kostnego, a w Tarnobrzegu około 2,5 tysiąca. To dobry wynik jak na 50-tysięczne miasto, jednak ta liczba może wzrosnąć. W związku z tym na budynku tarnobrzeskiego Mosiru powstał mural popularyzujący ideę oddawania szpiku. Kolorowe malowidło ma symbolizować uskrzydlające uczucie, które towarzyszy dawcy, gdy uratuje drugiemu człowiekowi życie. Idea jest taka tego murala ze skrzydłami, że każdy sobie może podejść, zrobić zdjęcie na tle skrzydeł, rozłożone ręce, albo wziąć dziecko na rękę, żonę na rękę, z żoną stanąć i dać na Facebook czy na portal jakiś społecznościowy. W ten sposób promuje tą kampanię i wtedy przez taką kampanię dociera informacja do wielu ludzi. No to jest dobry cel, szlachetny. Myślę, że nikt go nie zamaluje, aczkolwiek jest zrobiony taką farbą, zabezpieczony przed malowaniem, przed graficiarzami, nie? Tak, gdyby ktoś namalował, to możemy to zmyć. Opublikowane w mediach społecznościowych skrzydlate zdjęcia można oznaczać hashtagiem niesamowite uczucie. W ten sposób coraz więcej osób może dowiedzieć się o akcji i zarejestrować w bazie potencjalnych dawców szpiku.